Akt zawierzenia Matce Bożej. Jasnogórska Matko, o Pani nasza, orędowniczko nasza, my, parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej, stajemy dzisiaj u Twoich stóp. Dziękujemy Ci za Twą opiekę nad nami. Przynosimy do Sanktuarium Narodu Polskiego nasze troski, radości i nadzieje. Przychodzimy pomni słów wypowiedzianych z krzyża: oto Matka Twoja. Przez Twoje ręce zawierzamy Bogu naszą pracę zarówno w Sejmie i Senacie, jak i w naszych społecznościach lokalnych, wśród ludzi, którym służymy. Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach. Czyń wrażliwymi nasze sumienia, byśmy zawsze mieli na względzie dobro wspólne, czyli dobro ogółu i każdego bez wyjątku człowieka, by wszystko, co robimy, stanowiło przejaw poszanowania godności osoby ludzkiej. Składamy u Twych stóp nasze słabości, prosząc o siłę do codziennego wypełniania obowiązków parlamentarzysty. Polecamy Ci także nasze rodziny oraz naszych współpracowników. Z nadzieją składamy w Twoje dłonie los naszej ojczyzny, aby rozwijała się materialnie i duchowo, a także była bezpieczna od wszelkich zagrożeń. Spójrz na nas, Matko Przenajświętsza, spójrz na Twoje dzieci i wysłuchaj naszego wołania. Prosimy, przyjmij nasz akt zawierzenia i złóż go przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, drodzy ojcowie, chciałam bardzo serdecznie, z głębi serca podziękować za tą wspólną Eucharystię. To jest szczególne miejsce. Od stuleci Polacy pielgrzymują do Matki Bożej tu na Jasną Górę. Dziś jesteśmy tutaj my, ale bardzo się cieszę, że są z nami nasi koledzy górnicy. Przyjechaliśmy, żeby podziękować za cały poprzedni rok. Trudny rok, ale żeby prosić też Matkę Bożą o opiekę i o wszelkie łaski, bo ten rok nie będzie łatwiejszy. Zawierzyliśmy dziś Tobie, Matko Boża, wszystkie nasze troski, pragnienia, nasze trudne sprawy, z ogromną wiarą, że będziesz nas wspierać. Po to tutaj przyjechaliśmy. Matka Boska nigdy nas nie zawiodła. Dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy być dzisiaj świadkami zawierzenia przez górników, a górnicy, że mogli być świadkami zawierzenia Matce Bożej złożonego przez nas parlamentarzystów. Korzystając z tej okazji, dziękując księdzu arcybiskupowi, ojcom Paulinom, którzy z taką gościnnością i serdecznością nas tutaj zawsze przyjmują, ale także dziękując moim kolegom, posłom, senatorom, wszystkim obecnym na dzisiejszej mszy, chciałam skorzystać z okazji, że dzisiaj jest też wyjątkowy dzień, ponieważ to 10 lat pełnienia posługi arcybiskupiej przez księdza arcybiskupa, więc proszę przyjąć od nas wszystkich najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i pokoju serca, dużo sił, wiary, nadziei i miłości, która także nam jest potrzebna, wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim opieki Matki Bożej i wielu łask. Wszystkiego najlepszego.